No i zobaczcie, jak to danie z soczewicą pięknie wygląda. Witam serdecznie, dziś zrobimy sobie danie z soczewicą zieloną. Do tego będzie też karkówka, nie będzie to wege. Oczywiście można to zrobić bez mięsa, ale my zrobimy sobie to z karkówką. Mam tutaj 600 gramów karkówki. Karkówka wieprzowa oczywiście. Tutaj mam soczewicę zieloną, namoczoną. I teraz tak, tutaj jest 200 gramów suchej soczewicy, którą wypłukałem i zalałem wodą. I ona tak musi stać w tej wodzie 30 minut. Więc tą soczewicę odstawiamy, na razie nie jest potrzebna. Tutaj też mam warzywa. Seler naciowy, 3 sztuki, 2 marchewki, 2 papryki, opcjonalnie może być jedna, bo droga, jak nie wiem, w tym sklepie, no co zrobimy. No i jedna cebula. Dobra, zaczynajmy, bo przepis bardzo prosty, fajnie się go robi, więc już lecimy z tematem. Może zacznijmy sobie od mięsa. Więc teraz mięso, karkówkę. Pokroimy sobie w paski, ale niezbyt długie. Nie będzie to też kostka, będą to paski. Taka inna trochę struktura będzie. To jeszcze na połowę. I robimy takie paski. Proszę zobaczyć, tak to wygląda. I odkładamy do miski. I teraz tak, no nie włączyłem nagrywania, wam powiem, co tutaj dodałem. Dodałem płaską łyżeczkę soli, dodałem płaską łyżeczkę pieprzu i dodałem 4 płaskie łyżeczki papryki słodkiej. I to wszystko tylko wymieszałem i teraz odstawiam i zaczniemy kroić warzywa. No tak się stało, jak się stało, człowiek się czasami spieszy i zapomni włączyć tego nagrywania, no i tak to jest. Ale składniki były proste, także żadnego filozofii tam nie ma. Można odtworzyć. I teraz tak, marchewki. Pokroję je sobie w takie kawałeczki. Tak na ukos będą ładnie wyglądały. Wszystkie warzywa do jednej miski. Tu nic nie... wszystkie warzywa będą się w tym samym czasie gotowały, więc wszystko do jednej miski. Cebula, pół księżyce lub piórka. Seler. Odkrawam ten kawałeczek tutaj, bo tu jest jeszcze korzeń. Kawałek go oderwałem, zostało. Umyte oczywiście. Przekrawam na połowę i kroję mniejsze kawałki. Nie obieram, dlatego nie obieram, że to będzie gotowane, to i tak będzie mięciutkie i nie ma sensu. No i papryka. Paprykę jedną w drobniejsze kawałki, drugą pokroję sobie w większe kawałki. To zostanie przeze mnie pokrojona w większe kawałki. Bardziej wyczuwalne w tym daniu, o zobaczcie. Porównawczo, tu są te drobniejsze, tu są te większe. No i teraz Was zapraszam na kuchenkę i zaczniemy to gotować. Bardzo szybkie, fajne, proste gotowanie. No i tak, wiecie, powiadają, nieważne jak się zaczynało, ważne jak się kończy. W gotowaniu to chyba to tak do końca nie jest, bo ważne też dobrze zacząć, żeby danie wyszło świetne. Więc dodajemy oliwę na początek. Na oliwie to będę smażył. Nie żadne oleje, tylko oliwa, pamiętajcie. No i łyżkę masła klarowanego. Posłuchajcie, co 2 tłuszcze to nie jeden. Zawsze im więcej tłuszczy różnych, tym danie będzie smaczniejsze. No i zaczynamy od mięsa. Karkówkę wrzucam na rozgrzany tłuszcz. Wrzucam pojedynczo, żeby nie obniżyła się temperatura mojego tłuszczu, na którym smażę. A przy okazji karkówka pięknie się zetnie, bo o to w tym wszystkim chodzi. Po chwili pamiętajcie, że tą karkówkę trzeba poprzewracać, pomieszać, żeby po prostu papryka nam się nie spaliła. Ta papryka jest cudowna na tej karkówce, ona nada super smaku, ale nie zapominajmy o tym, że musimy ją po prostu pilnować, żeby nam się nie spaliła.
No i karkówkę przewracamy na drugą stronę. Tak jak mówiłem, to wystarczy chwila, żeby ona tylko się zaciągnęła i to wystarczy w zupełności. Ok. Posmażymy jeszcze chwilę z drugiej strony. Ok, karkówka podsmażona. Ściągam ją troszeczkę na bok. Robię miejsce i wchodzą warzywa. Teraz tą karkówkę można rzucić trochę na te warzywa. Niech sobie odpocznie od tej wysokiej temperatury. I zaczynają pracę warzywa teraz. Ok. No i smażymy. Smażą się same warzywa. Można oczywiście już teraz to posolić, nie ma problemu. Solimy. Dodajemy jeszcze papryki. Spokojnie, tak łyżkę, taką porządną łyżkę papryki. Do tego dodaję jeszcze czomber. O, gdzieś łyżeczkę czombru. Będzie fajnie aromatycznie. Pieprzu też nie może zabraknąć. No i standardowo, jak to w Polsce, liście laurowe musi być i ziele angielskie. Trzy liście laurowe i cztery kulki ziela angielskiego. O, teraz to sobie pomieszamy troszeczkę, żeby to wszystkie smaki, aromaty tam się poprzemieszczały w odpowiednich kierunkach. No teraz musimy to wszystko pomieszać, żeby, wiecie, wszystkie aromaty, smaki, to wszystko tu musi się zaprzyjaźnić ze sobą. Jeszcze smażymy chwilę. Dajcie sobie chwilę czasu na to smażenie. Naprawdę niech to się troszeczkę podsmaży wszystko. No i teraz tak, warzywa się już podsmażyły, już puściły wodę. To wszystko tam już fajnie działa. Teraz wlewam tutaj litr wody. Marchewka jeszcze jest twardawa i spokojnie. Niech taka będzie. Ona za chwileczkę zacznie być miękka, ale w tym momencie już dodaję soczewicę. Ona... Oczywiście musimy to wymieszać. Warto też teraz spróbować na smak, czy dodać trochę soli, dodać pieprzu. Może chcecie zrobić sobie to na przykład na ostro. Dodać chili papryki i na koniec dolać mleka kokosowego. Świetna sprawa. Do ryżu. Super. Ja robię to w takiej wersji. Teraz to przykrywam. No i tak myślę z 30 minut, aż soczewica po prostu będzie miękka. Zobaczycie, no soczewica i marchewka no muszą być miękkie. Soczewica może nawet zacznie się troszeczkę rozpadać. Więc na to też uważajcie, żeby wam się po prostu nie zrobiła z tego jakaś po prostu pulpa, a żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi. Więc obserwujemy, no i gotujemy około 30 minut. No i danie uważam za gotowe, możecie podać sobie to z grzankami, z chlebem. Można to zjeść oczywiście samo, można to zjeść z ryżem. No jak uważacie, możecie po prostu kombinować. Jest to naprawdę syte, jest tego dużo, dosyć stosunkowo. Można jeszcze więcej soczewicy sobie nalać i będzie naprawdę, naprawdę super. Tak to wygląda. Ja zaraz sobie to spróbuję oczywiście i zobaczymy, jak to smakuje. No i zobaczcie, jak to danie z soczewicą pięknie wygląda. Super się prezentuje. Można zjeść z chlebem, można zjeść z grzankami jakimiś, można podać to z ryżem, naprawdę kombinować można. Można to zjeść po prostu bez niczego i też będzie super, super dobre. Teraz sobie spróbuję. Chociaż już wiem, jak to smakuje, bo już tutaj doprawiałem, dodałem jeszcze trochę soli, bo było trochę mało. O. Jakie to jest pyszne. Ojej, naprawdę super. Troszeczkę przesadziłem z pieprzem i to jest jeszcze lepsze, ale to jest danie dla mnie, więc spokojnie może być tak, jak jest. Jest
Idealnie, fantastyczne, naprawdę z grzankami sobie to dzisiaj wezmę do pracy. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do gotowania ze mną i do zobaczenia.